dealer Chris Trans Romet. Przyjedź, sprawdź naszą ofertę. Oferujemy motocykle sportowe, klasyczne oraz turystyczne w atrakcyjnych cenach. Posiadamy szeroki wybór skuterów firmy Romet oraz Barton. Na życzenie klienta dostarczamy towar pod wskazany adres. U nas każdy fan dwóch kółek znajdzie coś dla siebie. Odzież i akcesoria firm Modeka i Ozon. Zabezpieczenia, kosmetyki, części zamienne. Zapraszamy do skorzystania z autoryzowanego serwisu skuterów i motocykli. Pojazdy na dwóch kołach nie mają dla nas tajemnic. Serwisujemy również pojazdy spełniające normy Euro 4. Z czystej pasji zajmujemy się odrestaurowywaniem starych motocykli. Jeżeli twój pojazd odmówił posłuszeństwa na szosie, skorzystaj z naszej motocyklowej pomocy drogowej. Dealer Chris Trans Romet. Dla nas motocykle to coś więcej niż pasja. Bądź piękna i pewna siebie każdego dnia w Studio Urody Sandra Patron w Rudzie Śląskiej, Bykowinie. W naszych wyjątkowych wnętrzach poprawi się twoje samopoczucie, a wykwalifikowana kadra kosmetologiczna zadba o twoją urodę i naturalne piękno. Ponieważ każda kobieta ma w sobie coś, co trzeba pielęgnować i wydobyć. Przekonaj się sama, jak efektowne są nasze zabiegi kosmetyczne. Jak piękne mogą być twoje paznokcie, dłonie i stopy. Masaż wprowadzi do twojego życia harmonię, a makijaż także permanentny pozwoli ci wyjść z salonu z kobiecym szykiem. W ofercie posiadamy również zabiegi laserowe, najefektywniejszym obecnie na rynku laserem diodowym włoskiej produkcji, dzięki któremu już nawet w trakcie 4 sesji znika zbędne owłosienie oraz przebarwienia. Bądź na bieżąco z nowościami, konkursami i promocjami, zaglądając na naszą stronę internetową oraz facebookową. Zapraszamy! Studio Urody Sandra Patron, ulica Słowików 16, 41 705 Ruda Śląska. Telefon 696 486 370. Zbliża się już termin okresowego przeglądu twojego samochodu? A może sprowadziłeś samochód z zagranicy? Masz motocykl lub przyczepę i szukasz godnej zaufania stacji diagnostycznej? Jeżeli tak, to przypominamy o tym, że jesteśmy stacją kontroli pojazdów, która od 20 lat świadczy dla was usługi. Stacja kontroli pojazdów, znajdująca się tuż przy salonie samochodowym Kanclerz w Rudzie Śląskiej i Wirku, oferuje pełen zakres usług badania pojazdów wszystkich marek do 3,5 tony. Działamy sprawnie na nowoczesnym sprzęcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 20 oraz w sobotę od 7 do 15. Badania pojazdów są wykonywane na bieżąco. Przyjedź prosto z drogi, a zadbamy o twoją bezpieczną jazdę. Nie będzie podniosłego nastroju, tylko i wyłącznie pozytywna energia. No ale dzieje się coś niezwykłego, szanowni państwo. Po raz pierwszy widzimy się tutaj, w tym studiu, na żywo, pod szyldem Studio 69. Zaczynamy, moim zdaniem, bardzo fajną historię. Będzie działo się dużo o tym za chwilę. Póki co kłaniamy się nisko. Patrycja Tomaszczyk-Kindla. Aleksander Gortat. Na tej kanapie będziemy wygodnie rozsiadali się w każdy czwartek o godzinie 17.50, a naprzeciwko nas będą siadali wyjątkowi interesujący goście i mamy nadzieję, a nawet jesteśmy pewni, że zapewnimy Państwu tylko i wyłącznie fajne i ciekawe tematy. Dobra rozrywka i ciekawe tematy, dokładnie tak jak powiedziała Patrycja, na to możecie liczyć w każdy czwartek, a z uwagi na to, że dzieje się to na żywo, moim zdaniem nieraz jeszcze zaprosimy Was do bezpośredniej współpracy. Teraz będziemy współpracować w ściśle określonej sprawie. Jaka to sprawa? No wszyscy wiemy. Święta idą wielkimi krokami, dziś Wielki Czwartek, a co za tym idzie, zapewne przygotowania do świąt już na, jeżeli nie finiszu, to na pewno bardzo zaawansowane. Zdecydowanie tak i my wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, którzy jeszcze mają jakieś wątpliwości a propos tego, co powinno znaleźć się na świątecznym stole, jak powinniśmy przystroić dom. Sporo takich ciekawych informacji dziś w programie, ale rozpoczynamy od kwestii kulinarno
cukierniczy. W naszym studiu już pierwszy gość, pani Beata Moraczewska-Pakura, właścicielka restauracji cukierni Vertigo. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Pani Beato, pani nie przyszła sama. Są z nami smakowici, apetyczni, słodcy i bezkaloryczni oczywiście, tak, goście. Oczywiście. Tradycyjne wielkanocne wypieki. No, można powiedzieć, na dwoje babka wróżyła. Honor gospodyni domowej nakazuje zmierzyć się z tematem osobiście. A niektórzy idą lekko na skróty, moim zdaniem nie do końca można to tak nazwać. Po prostu idą na pewniaka, czyli krótko mówiąc, oddają się w ręce fachowców. Jak to wygląda? Ile macie pracy realnej przed świętami? Ile mazurków i tradycyjnych wielkanocnych wypieków sprzedajecie? Witam serdecznie. No tak, przed każdymi świętami i przed tymi świętami mamy bardzo dużo pracy, jeżeli chodzi o wypieki. No jest tego naprawdę bardzo dużo. My się z tego cieszymy, dlatego że lubimy piec, lubimy naszym klientom. No lubimy, żeby po prostu to, co nam się uda upiec, żeby każdemu smakowało może. A tak, jak widać, udaje się, bo tutaj propozycje wszelakie, olbrzymi wybór. Chciałam podpytać o taką rzecz, o której rozmawialiśmy, musimy Państwu zdradzić, przed wejściem na antenę. I to mnie zaskoczyło, bo ja się spodziewałam, że w cukierniach absolutne oblężenie przed świętami Bożego Narodzenia, a tymczasem Pani mówi wręcz przeciwnie. Więcej klientów, więcej zamówień przed Wielkanocą. Dlaczego tak? No wydaje mi się tak, że jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, no to większość ludzi spędza ten czas w domu. Jeżeli chodzi o Wielkanoc, też dużo osób wyjeżdża, nie ma czasu po prostu na pieczenie, więc korzysta z naszych usług. To oczywiście również kwestia dekoracyjna. Mówię o tradycyjnych wielkanocnych wypiekach. Trudno wyobrazić sobie wielkanocny stół bez takich chociażby akcentów. Tutaj pokazuję na klasyczne czekoladowe zająca, ale przecież no najczęściej one są zrobione z ciasta i stoją, i baranek jeszcze oczywiście. Zgadza się. Czy tego typu akcenty właśnie, można powiedzieć, na początku dekoracyjne, a w jakimś tam czasie stające się elementem kolejnego świątecznego podwieczorku. Czy takie akcenty również są chciane, pożądane przez klientów? Tak, no w każdym domu myślę, że jest zarówno zajączek, baranek z czekolady, jak i zajączek i baranek z ciasta biszkoptowego. Także no my tutaj też w naszej ofercie oczywiście mamy takie wypieki jak właśnie baranki, kurki czy zajączki z czekolady. Pani Beato, ja chciałam podpytać o Pani stół świąteczny. Czy tam baranek i zajączek, czy mazurek? Co się musi, absolutnie musi pojawić u chyba, Pani? To syndrom, że szef bez butów chodzi. Nie, oczywiście. No jest ułatwienie, bo można przywieźć bezpośrednio z cukierni. Można, ale można. Jeśli Pani przywozi, czy to jest taki piękny stół jak tutaj, tak bogaty, czy jakieś wybrane propozycje? A czy powiem tak, no na pewno nie ma świąt bez mazurka, tak? Jeżeli chodzi o mazurek, no to na pewno mazurek na spodzie kruchym, czy też może być mazurek z kolei na spodzie biszkoptowym. To jest, myślę, że podstawa takich świąt i u mnie ten mazurek też zawsze w święta jest. Na pewno babka, tak? Bo babka to też, nie wyobrażam sobie święta bez babki. Także tutaj na pewno u mnie też te wszystkie rzeczy, które tutaj są, zagoszczą w tym taka roku. Taka ciekawostka też dla Państwa, myślę, Pani obiecała nam, że tu dokonamy małego zbezczeszczenia jednego z mazurków, bo tu się pojawiła ciekawa propozycja. Mazurek, kruchy spód, owszem, beza na górze, taka podpalana i w środku chyba jakieś krem cytrynowy, tak? Możemy pokazać, tak, jak to wygląda w środku? Tak, oczywiście, zgadza się. Tutaj mamy zrobione na cieście kruchym mazurek, gdzie jest nadziany właśnie takim nadzieniem cytrynowym. Mm, już wiem, co się tu będzie działo w tym studiu w trakcie przerwy reklamowej. Tak. Już wiem. Z kolei beza. O, tutaj nam się troszeczkę to. O, proszę bardzo. No, przykroję, wygląda torcik. Cudownie. Piękny. Trzeba powiedzieć, że tego typu historie, czyli świąteczne wypieki, to nigdy nie będzie rozdział zamknięty, prawda? Nie. Ktoś, a wiecie, skąd w ogóle się wziął mazurek? A chętnie się dowiemy. Znaczy powiem tak, jeżeli chodzi o mazurek, to nazwa jest nasza polska, tak? Bo wzięła się z Mazur. Mhm. Z kolei, jeżeli chodzi o przepis, niestety nie jest polski. Tak, dla ciekawości. Mój też, absolutnie. Nie. Przepis został przywieziony do Polski z Turcji.
Z Turcji? Mazurek? Tak, w XVII wieku. I było to ciasto, które było jakby nagrodą dla osób, które przez okres Wielkiego Postu wytrzymują jakby w postanowieniu niejedzenia słodkości. Tak zostało do dzisiaj, tak? Bo dużo osób w okresie Wielkiego Postu właśnie nie je słodkości. Aha. I to jest taka nagroda. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś zjadł w trakcie postu, to w Turcji później nie było mazurka, tak? Za karę. A jeżeli już tam było, do końca nie wiem. To utrzymuje, że nie powiadam. No czyli czekajcie, momencik. Tak. Jeszcze jesteśmy w trakcie postu. Czy ja rozumiem, że to pani powiedziała też specjalnie, do nas jest adresowane, że dziś tego mazurka spróbować nie możemy, tak? Musimy poczekać. Nie, dostajemy dyspensę. To chyba tak się nazywa w tym przypadku. Nie jest możliwe, szanowni państwo, i przepraszam wszystkich widzów, no nie jest możliwe niezłamanie. No nie, założenia. No nie jest. W tym przypadku to jest nierealne. Ja powiem tak, jeżeli chodzi właśnie o mazurki, to u nas w cukierni można właśnie mazurki na cieście kruchym zakupić. Można też, bo nie każdy lubi ciasto kruche, mogą też być mazurki na cieście biszkoptowym, tak? Tutaj akurat mamy z bakaliami, z wkładką nugatową, mówimy ze czekoladą. O tym sympatycznym tak, koledze, właśnie tak. O tym tutaj. Pani Beato, no ale jeszcze moment. Jedno ciasto mi przychodzi na myśl, które też się nieodłącznie kojarzy ze świętami Wielkiej Nocy, a mianowicie makowiec. Wciąż popularny, czy niekoniecznie? No i jeszcze bardzo baba popularny. Przecież wielkanocna. Tak. Że dorzuca od no siebie spontanicznie. No tak. Baba ja nie jedna, musi być. Baba, właśnie. Bez babi nie ma Wielkanocy. Właśnie hasło baba. Tutaj też taka ciekawostka odnośnie nazwy baba. Nazwa baba znowu z kolei wzięła się od Alibaby. I to się rzeczy człowiek tak, nie dowie. Także, mazurek z Turcji. Tak, no tak, także tutaj jeżeli chodzi o babki, to też różnego rodzaju. Drożdżowe, z makaliami, piaskowe, marmurkowe, czekoladowe. Także wybór naprawdę przed świętami mamy bardzo duży tych babek w naszej cukierni. Ale makowiec, jak pani wspominała, też oczywiście. My robimy, jeżeli chodzi o makowce, to w formie sztrucli makowej. Bądź japończyka, to z kolei jest ciasto mieszane z makiem i z jabłkiem. Także też bardzo straszna dobra. Sprawa, wszystko pochodzi ze wschodu. Tak. Mazurek, strucla o nazwie japończyk, no po prostu. Ale nazwa mazurek jest nasza polska, także to ten jest coś jednak naszego też jest. Pierogi ukraińskie są typowo polską. A tak, zdecydowanie. Jeszcze mam pytanie pani Beato, a zdarzyło się, żeby ktoś z klientów podrzucił jakiś ciekawy wielkanocny pomysł i powiedział, a może byście upiekli w tym roku, nie wiem, coś, czego jeszcze nie było? Znaczy powiem tak, nie mieliśmy takiej sytuacji, aczkolwiek w tym roku mamy takie właśnie nowości, bo troszeczkę różnych nowości w cukiernictwie się pojawiło i my na przykład w tym roku robimy takie mini torciki tutaj, zwane w naszym języku cukierniczym monoporcje. To można zrobić jakie ciasto kto lubi. Robi się to w takich formach silikonowych, no i później można wystroić. Prezent i ładny bardzo ładnie wygląda na stole. Tak. Bardzo dziękujemy za tą niezwykle inspirującą, smakowitą rozmowę. Szanowni państwo, my nie będziemy za was decydowali. My nie będziemy sugerowali, czy oddać absolutnie pole fachowcom i, no, i po prostu iść do cukierni przed świętami, czy też może powalczyć na jednym polu, załóżmy babeczka jedna moja, reszta z cukierni. To kwestia do absolutnej, codziennej i waszej już decyzji. Święta to nie tylko wypieki, szanowni państwo. Święta to ten aspekt bardzo głęboki i duchowy. Zdecydowanie tego będzie dotyczył nasz kolejny materiał do obejrzenia, którego już teraz państwa zachęcamy, a my w trakcie tego materiału będziemy tu przechodzić niezłe katusze, walcząc z pokusą. Okres świąt wielkanocnych to czas wielkich przygotowań, przede wszystkim w wymiarze duchowym. W tle Kościół Bożego Narodzenia, ale święta mamy wielkanocne naprawdę i duchowe przygotowania to przede wszystkim triduum paschalne, które przed świętami nie tylko planujemy, ale się odbędzie, bo ono musi być, bo nie ma Wielkanocy bez Wielkiego Czwartku, bez Wielkiego Piątku i bez Wielkiej Soboty. Duchowe przygotowania to już od Niedzieli Palmowej wzmożona liczba wiernych do sakramentu pokuty. Dobrze, że tak się dzieje. Mamy czas wtedy księża, jesteśmy w konfesjonałach i odbywa się sakrament pokuty, do którego jeszcze ludzie zaglądają. Może niechętnie, bo spowiedź nie jest łatwą rzeczą, ale na pewno ma swoje duchowe owoce w nawróceniu i w przygotowaniu swoich serc na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. Wielki Czwartek to wielkie uroczystości, święto dwóch największych sakramentów Kościoła, czyli sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa.
Wielki Piątek, w centrum krzyż, śmierć Pana Jezusa. Przypomnienie wszystkim, że każdy ma swój krzyż, że krzyż jest po to, żeby go nieść, bez narzekania, co nam ciężko niestety przychodzi. Wielka Sobota to Boże groby, adoracja Bożym grobie i wreszcie finał, można by powiedzieć, czyli zwieńczenie tych przygotowań. To uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, obchody Wielkiej Soboty związane z tajemnicą światła, wody. No i potem mamy święta, więc świętujmy i również przy stołach. Święta to również święcenie pokarmów wielkanocnych, na które we wszystkich kościołach zapraszamy. Jak nie zwariować? Spokojnie do wszystkiego podejść przede wszystkim. Wiadomo, że święta to również jest to przygotowanie naszych stołów, bieganina, na zakupy. No, nie zwariować, wziąć się to na spokojnie, na pewno niczego nie zabraknie. A myślę, że ważniejsze od tego, czy będziemy mieli 8 jajek, czy 16, będzie to, że przy tym stole zasiądziemy, że będziemy mieli przede wszystkim czas dla naszych najbliższych, że się z nimi spotkamy, że pobędziemy razem. No i chyba tyle. To jest kwestia, myślę, naszego podejścia do sprawy. Nie możemy się dać zwariować, czyli niech rzeczy nie kierują nami, ale my rzeczami. Studio 69. Kolejne tematy, drodzy Państwo, już przed nami. Obiecujemy, że rozmawiać będziemy o zbliżających się świętach, ale nie tylko. Oczywiście, że nie tylko, ale od tematu świąt uciekać nie będziemy. Już za chwilę temat motoryzacyjny, bardziej z wiosną nadchodzącą niż ze świętami związany. Warto być z nami, no bo warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jednoślad to nie jest aby temat, który warto przemyśleć. O tym dosłownie za chwilę. Zostańcie z nami koniecznie. Dealer Chris Trans Romet. Przyjedź, sprawdź naszą ofertę. Oferujemy motocykle sportowe, klasyczne oraz turystyczne w atrakcyjnych cenach. Posiadamy szeroki wybór skuterów firmy Romet oraz Barton. Na życzenie klienta dostarczamy towar pod wskazany adres. U nas każdy fan dwóch kółek znajdzie coś dla siebie. Odzież i akcesoria firm Modeka i Ozon. Zabezpieczenia, kosmetyki, części zamienne. Zapraszamy do skorzystania z autoryzowanego serwisu skuterów i motocykli. Pojazdy na dwóch kołach nie mają dla nas tajemnic. Serwisujemy również pojazdy spełniające normy Euro 4. Z czystej pasji zajmujemy się odrestaurowywaniem starych motocykli. Jeżeli Twój pojazd odmówił posłuszeństwa na szosie, skorzystaj z naszej motocyklowej pomocy drogowej. Dealer Chris Trans Romet. Dla nas motocykle to coś więcej niż pasja. Stwardnienie rozsiane diagnozuje się zwykle u osób młodych, pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. SM brzmi jak wyrok, tymczasem wielu chorych przy odpowiednim leczeniu, w tym intensywnej rehabilitacji, jest w stanie aktywnie korzystać z życia. Jesteśmy Śląskim Stowarzyszeniem Chorych na Stwardnienie Rozsiane Sezam, powstałym w Gliwicach, zrzeszającym już ponad 600 pacjentów. Z myślą o pacjentach ze schorzeniami neurologicznymi powstało Centrum Rehabilitacji Pation w Gliwicach, w którym stosowane są najnowocześniejsze metody leczenia SM. Lekarze potwierdzają, że w schorzeniach neurologicznych jak najbardziej wskazana jest rehabilitacja. Można powiedzieć, 80% sukcesu jest to rehabilitacja, 20% farmakologia. Wykluczenie i izolacja to najgorsze, co może spotkać chorego na stwardnienie rozsiane, chorobę, którą w żaden sposób nie można się zarazić. Ośrodek Rehabilitacji Pation w Gliwicach jest także miejscem spotkań, warsztatów czy wspólnych inicjatyw przywracających często chorym radość życia. Chodzi o to, żeby ludzi wyciągnąć z domu, zmotywować do pracy nad sobą i aktywować ponownie. Dlatego Centrum Rehabilitacji Pation rozszerza swoją działalność o miejsce pobytowe. Pation ma być ośrodkiem dla wszystkich mieszkańców województwa. Tutaj osoby te znajdą i fachową opiekę, rehabilitację, no i osoby o podobnych problemach. Zawsze będzie można porozmawiać, spędzić fajnie wolny czas, bo centrum ma być nie tylko rehabilitacyjne, ale także pobytowe. Jeśli chcesz przekazać 1% swojego podatku dochodowego na leczenie chorych na stwardnienie rozsiane, to w formularzu PIT wskaż numer KRS 00002698 84 oraz wpisz cel szczegółowy Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM Sezam. Thank you.
To ludzie tworzą miejsca, za którymi tęsknisz, kiedy zamykasz oczy, które czujesz, mimo że ciebie już tam nie ma. Miejsca, które zmieniły twoje życie. Być może to jedno z nich. Kreatywne, profesjonalne, pełne pomysłów, znawczynie najnowszych trendów. Magda to artystka, wulkan pozytywnej energii. Agnieszka, łagodna estetka, opanowana optymistka. Obie mają szczęście, że kochają to, co robią. Zanim pomyślisz, czego chcesz, one już wiedzą. Obie kreatorki stylu, czarodziejki, z którymi odkrywasz siebie na nowo. Tak, potrafią sprawić, że na twojej twarzy zagości uśmiech i że tu wrócisz. Bo do takich miejsc człowiek zawsze wraca. Studio fryzjerskie Atelier Madlen w Rudzie Śląskiej. Godne pozazdroszczenia, godne polecenia. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Dobrze wyglądać i znów polubić siebie? Zapraszamy na metamorfozę do Studia Energia. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych dietetyków i trenerów personalnych. Studio Energia to bogata oferta zajęć grupowych, spinning, crossfit, yoga, zumba czy indoor walking. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a specjalna strefa treningu personalnego zapewni indywidualne i komfortowe warunki ćwiczeń. Dołącz do grupy klientów, którzy ukończyli już program odchudzający i zgubili nawet 40 kg. My nie obiecujemy, my gwarantujemy. Waga stanęła w miejscu i tak trafiłam do Studio Energia. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez treningów i bez ćwiczeń. Najważniejsze, minus 40 kg na wadze i na tym nie koniec. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, czy da radę i czy warto, uwierzcie mi, że warto. Skontaktuj się z nami, napisz maila, zadzwoń lub wyślij wiadomość przez Facebooka. 2018 rok będzie dla Ciebie przełomowy. Studio Energia zaprasza. Studio 69 i kolejny gość. Zastanawiam się, jak pana wmontować sprytnie w tematykę wielkanocną. No może zajączek komuś przyniesie takie cacko, prawda? Jest to całkiem możliwe, tego nie wiem, ale na pewno taka cudowna maszyna może znaleźć się na liście wielkanocnych życzeń. Życzę państwu tego, abyście znaleźli w jajeczku takie cacko, ale już teraz całkiem serio będziemy rozmawiać o wielkiej pasji związanej z jednośladami, a naszym gościem jest pan Krzysztof Słaboń, który jest właścicielem salonu motocyklowego oraz serwisu z tymi pojazdami związanego Chris Trans. Dzień dobry, witamy pana serdecznie. Dobry, witam serdecznie. Witamy serdecznie. W Studiu 69 udowadniamy, że rzeczy niemożliwe są do zrobienia. Przeskoczyć tematycznie z Mazurka na motocykl i zrobić to tak pięknie jak Patrycja. Da się, oczywiście. I dodajmy jeszcze, że pan wjechał tym motocyklem do naszego studia. Też się dało, pomimo bardzo wąskich drzwi. A to wszystko dzieje się na żywo, szanowni państwo. Trudno oderwać wzrok od tego cacka. Będziemy balansować między jednośladami, można powiedzieć, dla początkujących, no i tych bardziej zaawansowanych. No to już jest prawie potwór, można powiedzieć, to już jest motocykl, ale warto na wstępie, panie Krzysztofie, dokonać pewnego bardzo ważnego rozgraniczenia. Co to jest motor, co to jest skuter? Dla początkujących taka wiedza. Dla początkujących, no przede wszystkim podstawowa sprawa, nie ma pojęcia motor. Mhm. Jest pojęcie motocykl, motor to jest ogólnie silnik. A różnica jest zasadnicza tylko w tym, że na skuterze nie trzeba rzucać biegów. I to praktycznie wszystko. Jest mniejsza bardziej... pojemność silnika? Nie, pojemności na dzień dzisiejszy. Bywają skutery takie mają... większe. Tak, tak, duże pojemności, nawet bardzo duże, 600 i więcej centymetrów sześciennych. Tyle, że tak mówię, kierowca jest bardziej obudowany, bardziej do miejskiej jazdy się to nadaje niż do jakiejś turystyki dalekiej. No ale ludzie mają różne pasje, tak? No, są w stanie nawet na skuterku 50 podróżować, także...
kto im zabroni. To dobry taki element do zaznajomienia się z jednośladem, właśnie skuter 50 i przemieszczanie się po mieście. Czy to już może być niebezpieczna forma spędzania czasu? No nie, forma spędzania czasu jest jak najbardziej bardzo fajna. Oczywiście trzeba włączyć myślenie, żeby na tym jeździć. Dla osób, które chcą gdzieś tam swoją pasję kontynuować, polecałbym bardziej motorower niż skuter, gdzie tam szybciej się nauczy po prostu opanować wszystkie te triki związane z jazdą na motocyklu. Przy skuterze, no umówmy się, no to jest, odkręca się gaz i się jedzie, tak? Nie trzeba zmieniać biegów, nie trzeba wiedzieć, kiedy zredukować, kiedy zapiąć wyższy bieg. Jest to bardziej takie dla osób, powiedzmy, które nie mają ochoty gdzieś tam w życiu jeździć ciężkimi motocyklami, tak? Panie Krzysztofie, sezon rozpoczyna się właśnie teraz, rusza z kopyta, temperatura rośnie i tym samym rośnie liczba takich właśnie pojazdów na naszych polskich drogach. Porozmawiajmy trochę o bezpieczeństwie, które rzecz jasna dotyczy zarówno kierowców jednośladów, jak i kierowców samochodów. To może zacznijmy od motocyklistów, tak? Co najbardziej uprzykrza Wam życie na drodze? No, szczerze powiedziawszy, najbardziej uprzykrzają życie kierowcy samochodów. To chyba odwieczny problem i konflikt. Tak, to jest odwieczny konflikt i ten konflikt zawsze będzie. Chodzi głównie o to, że no, są złośliwi niekiedy, tak? Rozumiem, że może się komuś zdarzyć, zagapić czy coś. No niestety wyrzucanie papierosów czy włączanie na światłach spryskiwaczy sam w samochodzie no, nie należy do najprzyjemniejszych. Także jest to takie dość uprzykrzające. No druga sprawa, stojąc w korku, no rzadko kiedy samochody się odsuwają na bok. Jednakże no też motocykliści też czasami uprzykrzają życie kierowcom. No, bardzo się cieszę, że pan jako motocyklista próbuje znaleźć się gdzieś po środku, bo rzeczywiście te dwie strony chyba każda ma coś na sumieniu. Tak, nie można tego wziąć tylko do jednego worka wrzucić, że tylko kierowcy samochodów przeszkadzają. Bo kierowcy motocykli, motocykliści też niestety nie zachowują się racjonalnie na drodze. Zatem apelujemy o myślenie i o to, aby traktować się z szacunkiem, prawda? Niezależnie od tego, czy siedzimy za kółkiem naszego pojazdu tradycyjnego na czterech kołach, czy jesteśmy kierowcą motocykla. Dokładnie, no zwróćmy uwagę na to, że taki motocyklista jadąc w odpowiednim stroju do motocykla, no nie musi stać w tym korku, w tym upale, w tym słońcu. On nie ma klimatyzacji, tak jak to jest w samochodzie, gdzie siedzimy sobie w chłodnym. No on musi w tym pełnym słońcu stać. Także no, dla niego lepiej będzie, jeżeli on sobie bokiem gdzieś przejedzie, pojedzie dalej spokojnie, niż robienie takich złośliwości. No, każdemu później nerwy puszczają, robi się nieprzyjemnie, no a nikomu to nie jest potrzebne, bo każdy gdzieś chce dojechać, każdy ma zamiar dobrze spędzić dzień, a nie po prostu bezpiecznie dojechać do celu. I bezpiecznie do celu dojechać przede wszystkim, tak. To bardzo istotne rady. Teraz, kiedy jednośladów będzie coraz więcej na drogach, no bo wylegają motocykliści, tak. Wylegają użytkownicy skuterów. Powróciłbym na chwilę do nich, no bo jako rozwiązanie dla problemów miejskich dżungli to chyba idealna sprawa. Tylko, że no załóżmy, małe przebiegi, od czasu do czasu gdzieś się wyskoczy, nie wiem, jako alternatywa dla samochodu, gdzieś stoi w garażu, kończy się sezon, wrzucamy do garażu, przychodzi wiosna, odpalamy, jedziemy dalej. No właśnie, gdzie jest granica absurdu gdzie zaczyna się historia, która zagraża naszemu bezpieczeństwu? Mówię o serwisowaniu skutera, mało jeżdżącego, no ale jest z nami od wielu lat w garażu i stoi i czeka. No. Tak, umówmy się, że skuter, czy to jest zwykła 50, czy większy skuter, czy motocykl, czy motorower, wszystko trzeba serwisować. No niestety to są pojazdy mechaniczne, które stojąc przez zimę w garażach, gdzie nasze zimy wyglądają jak wyglądają, że raz jest na plusie 15, raz jest na minusie 15, no niestety wytwarza się para wodna. Para wodna się skrapla, to się dostaje wszystko do oleju. No ten skuter nie ma prawa długo pojeździć i w dobrej kondycji, jeżeli po prostu nie będzie odpowiednio serwisowany. Dlatego też zaleca się, żeby każdorazowo jednak przed tą wiosną podjechać na serwis, czy nawet samemu, bo czasami można samemu. Niezależnie od tego, ile kilometrów niezależnie zrobiło od tego. Jeżeli stał przez całą zimę, umówmy się, to nie są duże pieniądze. Lepiej jest wymienić ten olej, mieć święty spokój, zrobić sobie taki ogólny przegląd tego hamulców, przewodów, elektryki całej, czy światła świecą. No,
musimy być bezpieczni na drodze, tak? To jest, to jest właśnie przede wszystkim tego bezpieczeństwa. Tak. Mamy nadzieję, że te cenne rady, które pojawiły się w naszym programie, będą dla Państwa pomocne. A propos dobrych rad, nasza koleżanka redakcyjna Marta Krzyśka przygotowała dla Państwa również bardzo ciekawy temat, który pojawi się w naszym programie już dosłownie za kilka chwil. Przed nami materiał, świąteczny materiał. Jak najbardziej. A potem Marta i jej cykl Dobre Rady. Studio 69, zostańcie z nami. Wielkanoc to najważniejsze święto dla wszystkich chrześcijan. Obchodzone jest na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jedna z najważniejszych tajemnic wiary w Kościele katolickim. Chrześcijaństwo jest religią pozytywną. Chrześcijaństwo jest religią, która nas wiedzie przez cierpienie do zwycięstwa. Która nam przypomina o tym, że śmierć nie jest końcem, ale jest początkiem. I po to są między innymi te święta. One są może mniej popularne od świąt Bożego Narodzenia. Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego poprzedza Triduum Paschalne. Każdy dzień Wielkiego Tygodnia odsłania ważne wydarzenie z historii zbawienia. W Wielki Czwartek odprawiana jest msza Wieczerzy Pańskiej. Msza Wieczerzy Pańskiej to jest odniesienie oczywiście do Ostatniej Wieczerzy, gdzie Chrystus, spożywając tą Ostatnią Wieczerzę z apostołami, ustanowił właśnie kapłaństwo, powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę, oraz ustanowił sakrament Eucharystii. W Wielki Piątek w kościołach nie odprawia się mszy świętej. Liturgia Męki Pańskiej oraz nabożeństwo Drogi Krzyżowej przypominają o cierpieniu Jezusa, który dla naszego odkupienia umarł na krzyżu. Elementem bardzo cennym każdej Drogi Krzyżowej, również tej, kiedy idziemy ulicami, drogami, jest to, że ta refleksja odbywa się w tym całym zgiełku ulicy, prawda, że to jest taka prawda płynąca do naszego życia. Wiele osób nie wyobraża sobie Wielkiej Soboty bez obrzędu poświęcenia pokarmów. Uświadamiamy sobie, że łączymy to nasze zwykłe życie, że trzeba jeść, prawda, z tym, co duchowe, żeby też te takie normalne elementy naszego powszedniego życia były uświęcone. Prawdziwą istotą świąt Wielkiej Nocy jest zmartwychwstanie Zbawiciela, który pokonał śmierć i dał nam wszystkim nadzieję na życie wieczne. Święty Paweł napisze potem po zmartwychwstaniu Chrystusa: zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Święty Paweł wręcz ośmiesza śmierć. Pokazuje, że śmierci już nie ma. Znaczy inaczej, śmierć jest, ale została zwyciężona przez Chrystusa. Każdy śmierci doświadczy, ale po śmierci dalej jest życie. Marta Krzyśka, witam Państwa bardzo serdecznie. To nadal program Studio 69. Proszę zostać przed telewizorami. Patrycja i Olek niebawem wrócą. Teraz rozpoczynamy nasz cykl Dobre Rady. Dobre wieści, przynajmniej na razie dla mnie, są takie, że będziemy widywać się częściej. Myślę, że być może nawet co tydzień. A Patrycja miała przed sobą ciężkie zadanie, musiała płynnie przejść z tematu wielkanocnych wypieków do tematu skuterów i motocykli, jak się dowiedzieliśmy. Dla mnie teraz równie ciężkie zadanie, ponieważ z tematów motocykli i skuterów musimy przejść do tematu kwiatów. Więc panowie, po te kwiaty do kwiaciarni Deszczowy Las można właśnie takim motocyklem czy skuterem podjechać. Jechać, bo tam zawsze ciężko z parkowaniem. Dlaczego Deszczowy Las? Ponieważ jest z nami dzisiaj Agnieszka Kocjan, właścicielka kwiaciarni Deszczowy Las. Będziemy, drodzy Państwo, radzić. Radzić, jak przyozdobić przed na Wielkanoc nasze stoły. Są z nami, mamy tutaj w studio kieliszki i właśnie w telegraficznym skrócie z Agnieszką pokażemy Państwu, w jaki sposób użyć przy użyciu kilku podstawowych produktów. Myślę, że można to bardzo szybko nabyć. Zrobimy właśnie taką wielkanocną kompozycję. Witam Cię, Agnieszka. Tak, witam serdecznie. Będziemy robić kompozycje wiosenne. Wydaje mi się, że bardzo proste. Każdy w domu będzie mógł sobie je zrobić.
Także możemy zaczynać chyba, nie? No oczywiście. Od czego zaczynamy i jakimi musimy się zasadami kierować? A więc tak, my będziemy akurat robić kompozycję w kieliszku do wina. Tak naprawdę. Im większy, tym lepszy. Każdy myślę, że w domu coś ten tam znajdzie. Ten jest dosyć duży. Może bywają większe, ale jest słusznych rozmiarów. Ten jest taki okej. I pierwsze, co będziemy robić, no to używamy takiego grysu białego. Są to białe kamyczki, które będziemy po prostu wysypywać na dno tego kieliszka. A gdzie taki grys można kupić? W centrach ogrodniczych, w kwieciarniach, w sklepach budowlanych też są. Mm. Jest to ogólnodostępne, z tym akurat nie ma większego problemu. A ewentualnie można coś zamiennie, powiedzmy, zastosować, jeżeli... Można zdać zwykłe kamienie, które zebraliśmy gdzieś podczas spaceru. Czyli nawet w trakcie świąt, kiedy kwiaciarnie będą już zamknięte, wychodzimy na spacer, szukamy kamyczków, można zatrudnić do tego dzieci i po prostu razem później przy rodzinnym stole robimy taką kompozycję. Zaraz zobaczymy, co jeszcze. Może ja tutaj Ci pomogę, troszeczkę dosypiemy. Możesz dosypać trochę. Trzeba też ostrożnie pamiętać, bo to jest szkło, żeby gdzieś nam nie pękło przy robieniu. My akurat będziemy sadzić szafirki. Ja troszeczkę mniej udolnie, ale proszę mi wybaczyć, nie mam jeszcze w tym wprawy. O, przepraszam. Będą tu bardzo wiosenne kwiaty i do tego też użyjemy mech. O, a właśnie mech chyba nie jest tak łatwo troszeczkę zdobyć, ponieważ ten w lesie jest pod ochroną. Tak, także... u nas wszystkie rodzaje mchu w Polsce są pod ochroną, więc no nie możemy tego zbierać. Robimy to na własną odpowiedzialność, także, ale drodzy Państwo, do tego nie zachęcamy, żeby ten mech zdobyć na własną rękę, ale myślę, że w kwiaciarni czy... W kwiaciarniach są dostępne, z tym nie ma większego problemu. Zawsze można gdzieś tam przed świętami właśnie dostać do dekoracji. Ale jest dosyć mech potrzebny, bo to chyba też spełnia jakąś rolę. Ziemi widzę, że tutaj nie ma. Tak. Tu robimy bez ziemi do kwiatów, będziemy dawać mech. Mech ma takie właściwości, że ja tutaj też pomogę, prostu... musimy troszeczkę przyspieszyć, ponieważ obiecałam Państwu, że będzie to w telegraficznym skrócie, także czasu zbyt dużo nie mamy. Zaraz wraca Olek i Patrycja. Mech ma takie mniej udolnie, proszę mi wybaczyć, ale... Tak, powrócę do tematu, że mech ma właśnie właściwości, że on będzie trzymać nam tą wilgoć, nie potrzebujemy tej ziemi. Będziemy mieć kamyczki, które będą odprowadzać tą wodę, żeby nam roślinka nie gniła. Musimy pamiętać, że to są rośliny cebulowe, gdzie bardzo lubią gnić, więc nie mogą stać w wodzie za długo, więc tylko po prostu możemy gdzieś to zraszać, troszeczkę podlać. Czyli nie podlewamy tak... Troszeczkę, tylko tak, solidnie, żeby gdzieś te kamienie były po prostu zalane tą wodą i ten mech będzie po prostu ciągnął tą wodę, no a później już roślina z tego mchu będzie ciągnęła. Okay. Taki proces. Czyli, drodzy Państwo, jeszcze raz, na początek kamyczki, które albo w kwiaciarni, bo uda nam się wcześniej o tym pomyśleć, albo jeżeli już kwiaciarnie będą zamknięte, to można udać się na spacer. Będzie chyba ku temu okazja, bo pogoda ma być nieco lepsza na święta. I podczas takiego rodzinnego spaceru kamyczki na dół będą stanowić taką bazę. Później mech, albo ewentualnie jeszcze jest chyba chrobotek. Chrobotek, tak, ale chrobotek już nie będzie miał tej właściwości, bo chrobotka nie podlewamy. Więc jeśli chcemy dać chrobotka, to musimy dać tą ziemię i dopiero chrobotka tylko w sumie do dekoracji będzie. Z taką kompozycją w szkle kojarzy mi się jeszcze węgiel, aktywny węgiel, coś takiego. Czy to jest tutaj potrzebne i jaką to rolę spełnia? Tutaj zupełnie nie jest. Węgiel jest po prostu dodawany do lasów, które robimy w słojach, też w naszej kwieciarni. Lasy są zamknięte. Tam jest mikrosystem cały wytworzony i on jest głównie po to, żeby bakterie tam nie były, żeby rośliny nam nie gniły, żeby oczyszczały to podłoże po prostu ze wszystkich bakterii, z jakichś grzybów, wszystko, co może zaatakować naszą roślinę, która jest w środku. Ach, to tak jest. Czyli, drodzy Państwo, węgiel aktywny możemy zostawić do kompozycji, którą będziemy robić po świętach, taką leśną, letnią, bo bardziej... Tak, to już takie całoroczne będą później. Jasne, troszeczkę nam tego mchu zostało. Ja tutaj tak troszeczkę oszczędnie i nie wiem, czy tutaj...
Dobrze, dobrze państwo jest. Chyba widzą państwo. Dobrze, teraz coraz częściej robimy rzeczy sami, do it yourself, tak? Uh-huh. Modny trend w internecie, można też zobaczyć dobre rady w tym względzie. Też tobie zdarza się szkolić, tak? Jakieś warsztaty też się odbywają, tak, także tak. Gdzieś przed świętami można zawsze... Organizujemy, zawsze przed świętami, czy to Wielkanoc, czy Boże Narodzenie. Są u nas warsztaty, można się zapisywać. Także w Rudzie Śląskiej też tak. Takie miejsce można się dzieje. Znaleźć. To w takim razie będziemy do tego tematu jeszcze wracać. No i myślę, że w bardzo prosty sposób, no poza tym mchem, tak, który jest w zasadzie niedostępny, ale jakby tak się tak zraszamy, przypominamy raz jeszcze, zraszamy, jeżeli chodzi o utrzymanie tych szafirków, tak? Bo nie wiem, czy tak w ogóle mówiliśmy, że to są szafirki. Można też użyć pewnie innych kwiatów. Można, możemy tutaj wsadzić hiacynty, ale no to już potrzebujemy czegoś większego. Hiacynty są wysokie. Narcyzy też by się może te sprawdziły. Te żonkile, wszystko co takie cebulkowe, albo nawet nie cebulkowe, co nam się kojarzy z wiosną, mogą to być zwykłe bratki na przykład. Też możemy sobie wsadzić. A może na przykład akurat w ogródku będą, także no, też nie trzeba będzie kopać. Tak, a później oczywiście rozumiem, że tą cebulkę jeszcze będziemy, z tej cebulki jeszcze będziemy korzystać. Tak, bo na drugi rok znowu nam szafirki wyrosną. Świetnie. Także kompozycje gotowe. Drodzy państwo, z nami Agnieszka Kocjan, właścicielka kwiaciarni Deszczowy Las. Marta Krzyśka, dziękuję państwu bardzo. Zostańcie państwo z nami. Studio 69, witamy ponownie, no i przypominamy, delikatnie, subtelnie, czy też może już bardziej stanowczo, tak, przychodzi ten moment, kiedy trzeba rozgrzeszyć się ze wszystkich podatkowych win, lub też po prostu, jak to woli, rozliczyć z fiskusem. Ty jesteś z tych, które na ostatnią chwilę, czy jak to wygląda u ciebie? Chciałabym powiedzieć, zmieniamy, że wszystko temat, jest przygotowane, dobrze. Ale niestety jeszcze czekam. Pracujemy na jeden ważny dokument, dokładnie tak. Szanowni państwo, rozliczenie z fiskusem to też nieopisywalna wprost, fantastyczna sprawa, czyli możliwość przekazania części swojego podatku dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują. Warto o 1% rozmawiać i warto całą sprawę jeszcze raz opisać. Zrobimy to dzięki naszemu gościowi w studiu. Witamy bardzo serdecznie prezes Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam, pani Karolina Kropornicka. Nic nie przekręciłem? Nic. Udało witam się. Bardzo serdecznie. Szanowna pani, dziękujemy za przyjście, bo temat istotny i chyba trzeba wszystkim jeszcze raz uzmysłowić i przypomnieć, bo to jest temat, który no, pojawia się raz do roku, jakby nie było, z taką intensywnością. Cóż to takiego są organizacje pożytku publicznego? Organizacje pożytku publicznego to jesteśmy na przykład my. Jesteśmy stowarzyszeniem zrzeszającym osoby chore neurologicznie, z naciskiem na stwardnienie rozsiane. Żeby być organizacją pożytku publicznego, musimy spełnić wymogi ustawy. Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, wpisać się na listę ministra polityki i pracy społecznej i uzyskać status takiej organizacji i wtedy możemy pozyskiwać właśnie ten 1%, który jest bardzo potrzebny dla tych ludzi chorych, żeby ich wesprzeć. Pani Karolino, dajmy na to, wybieramy takie stowarzyszenie jak państwa albo jakąś inną organizację czy też fundację. Czy my możemy w jakikolwiek sposób skontrolować, dowiedzieć się, na co zostały przeznaczone nasze pieniądze oraz pieniądze osób, które również wskazały tę samą instytucję? Oczywiście, jak najbardziej. Przede wszystkim każda taka organizacja musi się rozliczyć z tego.
można sprawdzić takie sprawozdanie merytoryczne na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i również na naszej stronie na przykład. My zamieszczamy tam nie dość, że sprawozdanie z wydatkowania tych pieniędzy i wszystkie zdarzenia, które robimy, które finansujemy, jak wspieramy i jak działamy. Jest to możliwe do sprawdzenia choćby na naszej stronie. Organizacji pożytku publicznego oczekujących na 1% jest sporo. Każdy może podjąć tę decyzję. Oczywiście zachęcamy do wsparcia pani inicjatywy, której pani szefuje, ale przydałaby się chyba informacja dla tych, którzy chociażby z założenia nie przyglądali się sprawie i pomijali, bo są tacy w tym kraju, możliwość przekazania 1%. Jak to zrobić? To chyba nic skomplikowanego, prawda? Przekazanie nie jest skomplikowane. Wystarczy wypełnić pewną rubrykę w deklaracji. Natomiast musimy dotrzeć do tych osób i właśnie dzięki mediom, dzięki Wam możemy pokazać się, możemy przedstawić sytuację naszych podopiecznych, potrzebę tego 1% i wskazujemy, w jaki sposób można przekazać na naszą organizację czy na organizację taką podobną do nas, ale potrzebującą tego wsparcia. Więc warto jest rozliczać ten 1% i przekazywać. Zdecydowanie tak, o co apelujemy. Teraz jeszcze Pani Karolino, korzystając z Pani obecności w tym studio, mówi Pani o osobach chorych, osobach potrzebujących, osobach objętych opieką Waszego stowarzyszenia. Powiedzmy, na co w Waszym przypadku zostaną przekazane pieniądze? W naszym przypadku my jesteśmy organizacją wspierającą osoby chore na stwardnienie rozsiane i neurologiczne. My wiemy, że to są choroby przewlekłe, nieuleczalne. Dotykają ludzi młodych, na początku ich życia. Więc w naszej organizacji spotkają się z bardzo mocnym wsparciem, zarówno psychologicznym, czyli mają dostęp do lekarzy, mają dostęp do wsparcia. Kupujemy niezbędne leki, kupujemy sprzęt rehabilitacyjny. I wiemy, że w tej chorobie ważna jest farmakologia, ale ważna jest rehabilitacja. W związku z tym, że dostęp u nas niestety jest bardzo kiepski, jeżeli chodzi o rehabilitację, to my 2 lata temu podjęliśmy taką uchwałę i takie zadanie i rozpoczęliśmy budowę Centrum Rehabilitacji. I do tej pory udało nam się już wyremontować własnym szpuntem, dzięki pomocy wynikającej z 1%, 1000 metrów. 1000 metrów kwadratowych, gdzie już osoby mogą znaleźć pomoc, rehabilitację, wsparcie psychologiczne, neurologiczne. Osoby te, które są w zasadzie wykluczane ze społeczeństwa, my skupiamy ich, my pozwalamy im uwierzyć w siebie, znosimy bariery, nie tylko architektoniczne, ale te psychiczne. Pozwalamy tym ludziom otworzyć się, czyli my nie tylko leczymy, nie tylko rehabilitujemy, my integrujemy, uczymy, szkolimy, przyzwyczajamy, jak żyć, jak sobie poradzić z tą chorobą i mamy już takie miejsce. Niemniej jednak ten budynek ma 3 piętra. Wyremontowaliśmy tylko 1 piętro i mamy nadzieję skończyć, że będzie to miejsce, że te osoby nie tylko będą mieli to wsparcie, ale też taką ostoję. Często te osoby są samotne. Same i samotne, pozostawione same w sobie. Z taką chorobą, która jest wyrokiem, prawda? W momencie, dokładnie, kiedy usłyszymy, że tak, to jest taka, a nie inna diagnoza. Dokładnie tak. I nie potrafią sobie z tym poradzić. Zamknięte są często w pomieszczeniach, bo bariery architektoniczne nie pozwalają im wyjść nawet na świeże powietrze. Pani Karolino, wydaje mi się, że wokół 1% narosło wiele takich niedobrych stereotypów. Cóż znaczy te parę groszy ode mnie, bo to tak naprawdę mówimy o niewielkich kwotach, a wydaje mi się, że każda, nawet najmniejszy nawet element, najmniejszy datek przez nas przekazany składa się na całość. No, w Pani przypadku spektakularną, no bo powiedzmy sobie szczerze, kawał dobrej roboty, 1000 metrów kwadratowych wyremontowane, no to jest duże osiągnięcie, czego oczywiście gratulujemy, a Państwa serdecznie zachęcamy do tego, aby nie szczędzić swojego 1%. To naprawdę niewiele kosztuje, to nic nie kosztuje, aby móc dać coś od siebie i, no i zbudować coś dobrego. Myślę, że ta satysfakcja i to, że mamy takie przekonanie, że możemy coś dobrego zrobić, wydaje mi się, wprowadzi Was w nowy rok podatkowy z lepszą energią i lepszymi emocjami. Bardzo pięknie dziękujemy za spotkanie. Naszym gościem była pani Karolina Kropornicka, prezes Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM Sezam. A my bardzo gorąco prosimy Państwa, abyście zostali z nami. To jest czas, który można wykorzystać, robiąc szybką kawę lub herbatę. Zaraz wracamy po krótkiej reklamowej przerwie.
ile to jest 1%, o tyle. Ale dla chorych na nowotwory krwi to bardzo dużo. Bo każda kwota zwiększa szansę na znalezienie dawcy zbiegu i uratowanie życia. Dlatego zrób mały gest i przekaż 1% swojego podatku na rejestrację i przebadanie dawców szpiku, takich jak ja. 1% od ciebie całe życie dla mnie. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Małgorzaty Kuś jest rodzimym zakładem produkcyjnym o wielopokoleniowej tradycji. Zakład poleca bogatą ofertę wyrobów wędliniarskich. Od kiełbas, parówek poprzez balerony, karczki po polędwice i szynki. Wszystko przygotowywane w oparciu o tradycyjne receptury. Oprócz aromatycznych wyrobów wędliniarskich, Zakład Kuś poleca także szeroki asortyment garmażeryjny. Klopsiki, kluski śląskie, gołąbki, rolady, karczek czy też rozmaity wybór pasztetów. To tylko część bogatej oferty przepysznych wyrobów powstających w zakładzie, którego początki datują się na początek XX wieku. Na zakupy zapraszamy zarówno do naszego zakładu i sklepu w Rudzie Śląskiej Orzegowie oraz do punktów sprzedaży na terenie całej aglomeracji województwa śląskiego. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Dobrze wyglądać i znów polubić siebie? Zapraszamy na metamorfozę do Studia Energia. Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych dietetyków i trenerów personalnych. Studio Energia to bogata oferta zajęć grupowych, spinning, crossfit, yoga, zumba czy indoor walking. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie, a specjalna strefa treningu personalnego zapewni indywidualne i komfortowe warunki ćwiczeń. Dołącz do grupy klientów, którzy ukończyli już program odchudzający i zgubili nawet 40 kg. My nie obiecujemy, my gwarantujemy. Waga stanęła w miejscu i tak trafiłam do Studio Energia. Dzisiaj nie wyobrażam sobie życia bez treningów i bez ćwiczeń. Najważniejsze, minus 40 kg na wadze i na tym nie koniec. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, czy da radę i czy warto, uwierzcie mi, że warto. Skontaktuj się z nami, napisz maila, zadzwoń lub wyślij wiadomość przez Facebooka. 2018 rok będzie dla Ciebie przełomowy. Studio Energia zaprasza. Uroczy wielki finał naszego dzisiejszego spotkania z Państwem. Temat, który no jakże sprawił i wywołał uśmiech wielki na naszych twarzach. Zrobiło się pięknie, kolorowo, pastelowo, świątecznie. Olek zaprzyjaźnił się z gąsiorem. No i chyba nikt mi się nie dziwi, że, się, że momentalnie zapałaliśmy do siebie dużą sympatią. A to wszystko dzięki naszemu gościowi, pani Katarzynie Janiszewskiej, która jest właścicielką sklepu Arabella Art. No prawdziwe cuda pani przytaszczyła dziś do studia. Krótko mówiąc, chodzi o to, aby nasze mieszkania eksplodowały kolorami, fajnymi świątecznymi, wiosennymi gadżetami, w których pani po prostu się specjalizuje. Jestem bardzo ciekawy, jakie trendy modowe w kwestii ozdób wszelakich teraz dominują. Od tamtego roku najwięcej sprzedaje się... No dobrze, przerwę. Czy gąsior jest hitem? Hitem. Dobrze, hitem w tym roku na pewno. Ale od tamtego roku tulipany. Szyte tulipany, kwiaty szyte są bardzo... A jak to wygląda? Możemy pokazać, tak, zademonstrować naszym widzom? Bardzo. A, że taki tulipan. Jest... Panie sobie również szyją same. Nie tylko kupują, ale sobie kupują materiały i same szyją. Jako facet widzę wiele pozytywów, niezmiennie prawdopodobnie. Tak, bo kupuje się taki kwiatek i zostaje już na zawsze. Nie trzeba kupować na każdą okazję. W razie potrzeby można wyprać. Tak, ale szyjemy też zabawki świąteczne, ozdoby świąteczne, jak owieczki, czy właśnie gąsiory. Cudne. I które tak samo jest nie na jeden rok, nie na jedną Wielkanoc, czy inne ozdoby na Boże Narodzenie, inne święta, bo to się wybierze
i zostaje to na dłużej. No ale zaraz, a za rok jak przestanie być modne, to co? To się schowa w pudełeczko, kupuje się coś innego modnego, a za 2-3 lata wraca znowu ta moda i znowu wyciągnąć sobie tego gąsiora, czy owieczkę. Oj, Olek, tu... ty to się nie znasz na rzeczy. Wystarczy no gąsiorowi zmienić tutaj, słuchaj, zawieszeczkę na coś innego, doszyć guziczek, no, popatrz, jakiś, wiesz, coś. To jest zupełnie inna, tak zwana, mówiąc młodzieżowo, no, styluwa. No, tak. Inna styluwa. To gąsior, to gąsiora, to proszę. To jest hipis, taki, no, tak, tak. Hipis. No tak jak mówię, stroiki też robione na bazie steropianu, czyli jajka steropianowe czy inne ozdoby. Można ukwiecić, można kolory dobrać takie właśnie świąteczne, czyli teraz żółty, zielony, czerwony. Mhm. Te barwy są takie wiosenne. I też zrobić stroiki, pomysły brać. Pani Kasiu, no ale właśnie, bo u Pani te wszystkie cuda na bieżąco. Pani ma praktykę, doświadczenie, umiejętności. A co możemy zasugerować naszym widzom przed telewizorami, jeśli mają te 2 dni, powiedzmy, do świąt, z czego i co zrobić tak na szybko? No bo Pani takiego gąsiora to z zamkniętymi oczami, można powiedzieć, no, robi. No, u nas byłby problem. Oj, już tak. Z gąsiorem. Myślę, że miałby nieco inny kształt. Dla początkujących proponowałabym właśnie steropianowe jajeczko, które można ozdobić wstążką, dosłownie owinąć jajeczko wstążką, nawet gotowe półprodukty kupić, kwiatki, jakieś inne tam sizal, ta sztuczna trawa, gdzieś jakieś piórko i samemu ozdobić sobie właśnie, albo włożyć do dużego kieliszka czy do dużej szklanej misy i ładnie ozdobić zielonym, żółtymi kwiatami gotowymi. Nie trzeba ich robić ze wstążek czy z innych produktów. Można po prostu samemu, bo jeszcze są krepina, która jest taką bibułą. Też można zrobić kwiaty, ale jeżeli ktoś tego nie potrafi albo nie ma czasu, bo jest krótki okres, w tej chwili 2 dni, więc można się posłużyć gotowymi kwiatami, a samemu tylko owinąć to jajeczko wstążką, ozdobić, kompozycję zrobić własnoręcznie samemu, jak tam w duszy gra. Rewelacyjny pomysł z wykorzystaniem kieliszków. Nie wiem, czy to, Olek, widzisz tuż przed naszym stolikiem, jeśli realizatorzy mogą pokazać. Tak. Kieliszki, w środku schowane jakieś gąski, jajeczka, kieliszek odwrócony i po prostu rewelacyjna, prosta ozdoba w ten sposób powstaje. No tak jak pan powiedział, gąsior w tym roku rządzi, więc gąski... Ja się wcale nie dziwię, muszę powiedzieć. Gąski rządzą. Ten pomysł już się narodził dosyć parę lat do tyłu, ale w tym roku jednak jest takim hitem, że te kieliszki można zastosować, recykling i jakiś stary kieliszek zrobić. Zapytam z ciekawości, bo nie mogę się doczekać odpowiedzi, szczerze mówiąc. Wyobrażam sobie zupełnie sytuację, kiedy do pani zacnego miejsca przychodzą i pojawiają się tam panie. Ale czy tak zabłąka się czasem facet z obłędem w oczach, szukający jakiegoś fajnego, wiosennego rozwiązania? Czy może liczyć na wasze wsparcie? Czy wy go w jakiś sposób zaopiekujecie się nim? No bo to jest dla nas duże wyzwanie. No, proszę sobie wyobrazić takiego Olka z przerażeniem w oczach, powiem, który chodzi do pani. Nie wiedziałbym, od czego zacząć. Wiedziałbym, że trzeba pani powiedzieć dzień dobry, dlaczego by nie? Jest pani sympatyczna, więc załóżmy, że na wstępie byśmy się dogadali, ale przychodzi taki moment, że musiałbym powiedzieć, czego ja chcę. Czy wy mówicie klientom, czego oni chcą? Tak. Przede wszystkim pytam się, na jaką okazję, czego pan szuka, dla jakiej osoby i na jaką okazję. Wtedy panu doradzę, co można zrobić lub co jeszcze mogę zrobić na zamówienie. Czyli jeżeli będzie chciał pan dla swojej żony jakąś ozdobę na, powiedzmy, rocznicę ślubu, to ja wtedy... Dwumetrowy gąsior, da się. Rozumiem, dobrze. Na pewno. Ale na pewno się zajmujemy też również każdym klientem, niezależnie od płci. Pięknie, cudowna puenta naszej rozmowy. Dla każdego coś się znajdzie, bez względu na to, czy posiadamy w tej branży doświadczenie, czy też nie. Pani jest doskonałym psychologiem i ja tu nie mam żadnych wątpliwości, że doskonale doradzi. Póki co my z Olkiem wpisujemy się, właśnie chciałam powiedzieć, w fan klub tych gąsiorów, które są przecudne, a Państwu powolutku dziękujemy za uwagę. Strasznie szybko nam ten to czas w miłym towarzystwie upłynął. Być może są wśród was tacy, którzy przyłączyli się do nas niedawno, a więc trzeba to podkreślić. To był pierwszy historyczny, na żywo jak najbardziej, odcinek Studia 69. Widzimy się oczywiście za tydzień o stałej porze, 17:50. Czekamy na Państwa, ale pomiędzy punktem A, czyli dzisiejszym spotkaniem, a punktem B, czyli kolejnym odcinkiem, są bardzo ważne wydarzenia. Zdrowych, cudownych, wesołych świąt Państwu życzymy. Żeby było rodzinnie, no i kolorowo, jak żeby inaczej.
zdecydowanie tego koloru i uśmiechu, aby nie zabrakło w trakcie rodzinnych, świątecznych spotkań. Liczymy na Państwa obecność. Obecność obowiązkowa już za tydzień w czwartek o godzinie 17.50. Nie wiem, czy będą z nami gąsiory, ale my one, będziemy. Ale one też pozdrawiają. Patrycja Tomaszczyk-Kinda. Aleksander Gortat. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Wesołych świąt.